Hrabia Skrzydł, o Pani, niechaj te kwiaty będą wyrazem mojej płomiennej miłości. Na jutro też już jest większe zamówienie. Przyjdę do domu, choć nie rano. Na śniadanie? Tak, no i na... Jazda. Jazda. Ale gdzie? Na scenę, panie dyrektorze, ukłonić. Nie, nie, szef. Ja to przecież ja to napisałam. Ja nie tak, może ja muszę właśnie opatrzyć, jak biją brawo. Ale to jej biją, no to fakt. Ja trochę nie. Nie tylko jej. Panie, ja robię ją wywołaną. To za sukces. Ja takiego jeszcze nie widziałam. To ja pójdę, panie dyrektorze, ukłonić. Ukłonić? Ale po co? Nie, nie, proszę. Brawo, pani Lidio, znakomicie, bosko, genialnie. Jaki sukces, prawda? Jestem najszczęśliwszym z ludzi. Naprawdę, zupełnie dobrze to pani zagrała. Jestem szczerze zadowolony z naszego sukcesu. Więc proszę mi wierzyć, jestem najszczęśliwszym z ludzi. Doskonale. Pani Lidio, jestem... Wiem, jest pan najszczęśliwszym z ludzi, tak? Tak, proszę, pan dyrektor. Mania wielkości. Kto, ja? Nie, ja! Bardzo słusznie. Czy się pan odwróci, panie dyrektorze? I pan także, panie autorze. Dasze, co? Ale jak? Do ostatniego miejsca. Wyprzedane na tydzień z góry. Chłop przy kasach biją się formalnie o każdy bilet. No to świetnie. Mogą się panowie już odwrócić. Udało nam się, dyrektorku, co? Udało się. Naturalnie, że się udało. Jeżeli pani śpiewa, a ja napisałem, to rzecz jasna, że się musiało udać. Są listy? Są, proszę pani. 5 bez kwiatów, 11 z kwiatami. Ja też pozwoliłem sobie bez listów przysłać skrom ten koszyczek. Dyrektorze, pan wie. Lambert potrafić wdzięczny. Stawiła mnie pani na nogi. Dzięki pani zaczną się teraz kasy, komplety, pieniądze, powodzenie. Ja już mam dla pani cudną piosenkę do następnego programu. Niech pani posłucha. Pierwszorzędna. Będę kochał tylko mnie, tylko mnie. Tylko mnie, na piosenka, że nie mógł żyć ze mnie, niego także nie. Będę sercem to co ja, tak jak ja. Aki murowany szlagier. Będę widział jeszcze nie,
gdy idzie swoje szczęście, tak chcę, że mnie jedyną ma. Ładnie, prawda? La li, tim da da. Na miłość boską, co się stało? Co pani jest? Co? Ta historia właśnie teraz. Doktora. Prędko, Paśka, prędko pakuj walizki, wyjeżdżamy samolotem. Prędzej, prędzej, proszę. Sonia, straszna. Mówię ci, że nic mówić nie mogę. A to która klasa? Muszę go zobaczyć, mówisz? Tylko pamiętaj, żebyś nic nie mówiła nikomu, pamiętaj, żeby mnie nawet drobne kawałki krajali. Proszę pani, ja wiem, co to jest serce, ja również. Idą, idą, idą. Łyżkę. To jest łyżeczka? Aha. Nie boli. Tu boli? No, proszę powiedzieć, a? Zapalenie i powiększenie migdałów. Wiem, przede wszystkim wypoczynek. O występach nie może być mowy przed... Dziś jest wtorek, środa, czwartek, no przed piątkiem. Dopiero w piątek? Aha. Dopiero w piątek? No, tak? Nie piątek, proszę. Dopiero w piątek. Panie Piętek, wyjdź pan przed kurtynę i powiedz pan publiczności, że pani Relska w drugiej połowie nie stał. Dobrze. Taki pech, no. Taki pech. Panie dyrektorze, czy pieniądze mają zwracać kasy? Co? To jest, czy kasa ma zwracać pieniądze? Zwariował pan! I to mówi sekretarz teatru. I pan jesteś, a nie sekretarz. Ale pani... Pieniądze zwracać. To za jakieś trzy dni nie pani zupełnie zdrowa. To uważać na siebie, proszę, prosto do łóżeczka i płukać, płukać. Cały dzień płukać. Jest jakiś szal? Jest, panie. Aha, no to proszę owinąć szyję. Bo najważniejsza rzecz to uważać na przeciągi. Całej rączki, czym mogę służyć? Czy pan Żarski jest u siebie w pokoju? Tak jest, proszę pani, przed chwilą przyszedł. Proszę mnie zameldować. Kogo mam zameldować, proszę? Proszę powiedzieć Żarska. Słucham, przyszła żona pana dyrektora. To przyszedł? Właśnie pani Dobrodzika, pani Żarska. A jak ta moja żona wygląda? Ładna? Owszem, nie powiem. Młoda? Nawet bardzo. Panie portierze, czy długo jeszcze mam czekać? Chwileczkę, pani Dobrodziko, tylko... A jeżeli ta moja żona jest taka, w tym razie prosić. Odprowadzić panią dyrektorową pokój 21-22. Całe rączki, proszę. Przestałam twoją też doczekać. Wieszna para. On by wycenił. Ona myśli, że aż mi się wstyd zrobiło. Nie twoja sprawa, smarkaczko. Na świecie prócz tak, ciebie. Ciebie na pierwsze miejsce. Tak powinno być. Ostatecznie jestem przecież twoim ojcem. O, dumnym ojcem. Za to. Ale on się nieś jak dobry. Pewnie, że ma. Jeżeli pan prezes Karls zna w tobie, chodzi z nim po ramię, to musi być wysoka figura. Na pewno też jak nawciarz. Ja żądam już. Natychmiast. Ojej. Podobam, szalenie, skasz mnie...
pan pracowni, tak ma jak inni. Nie, ja nie jestem taki. Trzeba widzieć, każde. Ale ja już całe życie mam takie serce, że można mnie zagadać, zakręcić głowę. Nie ma na to rady, to we mnie już ty. Wiem, że nadaremnie mój trud, nawet kłamał jak lud. Mnie wystarczy złota i... Nikogo w domu. Nie ma w domu. To. Właściwie tak natarczywie to tylko pan Feliz mnie dzwoni. Jora, bycie wariat. Jednak ty. No widzisz, przecież że jestem tu przy tobie, nie? Co się tam stało? Puchli wszyscy, czy co? Znowu dzwoni. Wyjątkowo tym razem sama pani artystka o to chodzi. Idziemy, cicho tam! Ojej, szlafrok mój! Halo! Pozwól, proszę, co się tutaj dziś dzieje? No, przepraszam pana, jestem nieubrana. To mi nie przeszkadza. Panu dyrektor nie przeszkadza, ale mamu narzeczonym. Pan dyrektor wiedział, jak ją nie chce. Jak się czuje pani? Pani, proszę powiedzieć, że przyniosłem recenzję. Jak przeczyta, co napisali o jej chorobie, na pewno z rad zrobi. Pani, właśnie. Cicho, Nero, cicho. Widzisz przecież, że nikogo nie ma. Panie, co pan zrobił mojej narzeczonej? Biedactwo tak płacze. Cóż to mnie obchodzi? Chcę widzieć panią Renfile. Nie ma jej w domu. To nie ma. A gdzie? Wyjechała z Warszawy. Chora? Wyjechała i bez mojego pozwolenia? Ale panie, wcale nie jest chora, zdrowa jak rybka. A gardło, panie! Przecież wczoraj podczas przedstawienia... Ale lipo, bujanie. Warszawa wczoraj też była zdrowa. Panie jest pijany! Dokąd wyjechała? Wcale nie wyjechała. No pan, wyjechała tylko... Poleciała roflianem. Aha. Ładna się stoi. No a kwiaty? Anka, pospiesz się, jeżeli chcesz zjeść ze mną śniadanie, bo za 20 minut idę na konferencję. Jak ty wyglądasz? Bo garderobiana w pośpiechu nie zapakowałam ani szlafroka, ani pantofli. To ja teraz dopiero zaczynam rozumieć, co ty nabroiłaś. Hanka, jak ty mogłaś uciec w środku przedstawienia? Przecież to jest złamanie aktu. No czy ty tego nie rozumiesz? Gdzież twój rozsądek? Ty nie ważniejesz. Ajajajaj. Zawsze będziesz taka. Widzisz, ja muszę robić głupstwa, bo inaczej nie byłabym sobą. Ale wiesz, czasami chwyta mnie taka tęsknota za jakimś bliskim, za kimś... Wiesz, przecież właściwie to nic mnie nie kocha. Nie, babciu, ty nie, ja wiem, że ty mnie kochasz, ale ja nie o takiej miłości myślę. Ja właściwie jestem taka mocna. Mimo, że mam wielcieli i powodzenie, ale ja chciałabym mieć kogoś takiego, żeby kochał tylko mnie. Tylko mnie. Ja bez niego tak żyję. Żeby w sercu swoim czuł to, co ja. I tak jak ja. Żeby widział swoje szczęście, tego nie było. Bez względu na to, czy jestem bogatą, czy biedną, czy dobrą, czy złą, niech mu wystarczy, że serce mu dałam i duszę oddałam mu swą. Niech ogień poszłabym.
straszyłabym. Nawet będzie żyć się godzę. Byle przy nim bywaj. Nie jest trudno biedę znieść. Wcale nie. Gdy jest, że żyje tylko dwa. Zaczynam się robić sentymentalna. Bardzo tego nie lubię. Wiarenka, chciałam ci by nie przyjść niani, która by pilnowała mojej wielkiej, małej córeczki. A chciałbyś, żebym miała taką nianię? Chciałbym, Marynka, chciałbym. Tylko żeby ta niania była dobrym chłopcem, który byłby ciebie. Jak zwykle, apartament 40. Doskonale. Proszę pana, czy pan zna Lidię Relską? To artystkę? Tak. A czy jej nie ma tu? Niestety nie ma. Właśnie, znikła jak kampora. Pana mają, panie dyrektorze? Bardzo przepraszam. No, z daleka wyglądało źle. Pani dyrektor Teatru Lambert w Warszawie. Woli? Duży? Naprawdę. Prawda? Serio? Aj, moja noga. Panie sekretarzu, panie sekretarzu. Aj. Zdaje się, że pani zwichnęła ją w kostce. Sasz, proszę pani. Zaraz wymasujemy nóżki. Nie. Pan potrzyma płaszcz i kapelusz. Czy mogę prosić o nóżkę? Panie rektorze. Co? Nie ta, tylko lewa. Nic nie szkodzi, prawa też boli. Pani pozwoli, piętek, sekret tak. Karl, ja wychodzę. Co? Na konferencję. Baron Karcz telefonował. A ten Karcz? Potentat naftowy, dzieci. No. Ja specjalnie dla niego tutaj przyjechałem, by sfinalizować nasz interes. A czy to taka bardzo ważna sprawa? Milionowy interes, kurde. No to idźcie ci, powodzenia. Całkowite uśmierzenie bólu, kieliszek koniaków baźń. Świetna myśl. Korzystała z zaproszenia, ale niestety muszę już pana prosić. Szkoda. Przepraszam za kolegę. Jeśli pan pozwoli zostać tu przez... Boję się, że mnie nie zobaczy. Można? Proszę. To jest właśnie moja zbosia, pojedziec. Bo my właśnie radamy. Ale nie. Proszę. A dlaczego właściwie pani nie chce, żeby panią... Mąż? To już. To jest moja tajemnica.
Niemca. Niech no pan zobaczy, czy oni tam jeszcze są na korytarzu. Oni? A wiemy. Dwunas? Proszę pan. Bardzo naturalnie. A to dostanie cudnego, słodkiego buziaczka. Umy. Mój ulubiony zapach. Syf, kochanie, pamiętałeś o mnie. Jakiś ty dobry. Co? Co? Perfumik daj mi je. Nie teraz. Chodź, nie rabu. No daj mi nareszcie moje perfumy. Nie, nie, no to poszło, dobrze? Nie, zaraz. Radny, kupił dla mnie perfumy, nie? Tak, wiesz, ale... Poczekaj. W piątek podarunki przynoszą mieście. Dzisiaj jest piątek. No. Bardzo szczęśliwy. Masz mi ten plan. Chciałam sobie przypomnieć nazwę. No chociaż z daleka mi pokaż znak. Powiedziałem już, że nie dam i nie pokażę. Zresztą zaraz będę musiał zejść na posiedzenie i jestem śmiertelnie głodny i w ogóle przez ciebie jestem śniadany. Słuchaj, siedź tutaj w tym fotelu i zajadaj tę szybkę, dobrze? Dobrze. A ja zaraz wrócę. Czekaj. Właśnie się z tym. Dobrze. Nikt. A to co jest? Nazwa moich perfum? Co to ma być? To bezczelność. Obca kobieta ucieka przed swoim mężem. Ukrywa się, smaruje mi moje lustro. Mój nikczemny. Ja nigdy nie kłamię. Tak jest, jak powiedziałem, rozumiesz? Kłamię! I w ogóle mam cię... Jadę już w komrę. Chcę się wiedzieć, co na oczy widzieć. Nie mam nic przeciwko temu. Ale udowodnić, że nie... Uważam, że materiał dyskusyjny już został należycie wyczerpany, nieprawda? Mając znak do formienia przygotowanym następujący projekt umowy. Kochany panie kolego, myślę, że lepiej odłożyć czytanie umowy do jutra. Pracowaliśmy dzisiaj dosyć dużo. Naprawdę należy nam się zasłużony odpoczynek. No tak, tak, prezesie, ja sądziłem, że... za dużo, jak na... Moi panowie, na dzisiaj teren. Podpis jest, ale tylko ze względu na pana, dyrektora. A ja? Tylko ze względu na pani. Ach, biedny. Wiedział, że go opuszczam. Na pewno popełniłby samobójstwo. Pan nie ma pojęcia, jak mnie kocha. Nad życie. Tu nie chodzi o żadną miłość. Mnie z tą kobietą nic nie łączy. Muszę jej udowodnić, że mówiłem prawdę, że nie skłamałem. Bardzo mi przykro, że z mego powodu nie chciałaby... Musi pani. A jeżeli pani tego nie uczyni, to... Co? To postąpi pani nie po dżentelmeńsku. O! Tego... Halo? Halo? Czy miesza ta pani Lidia Relska? Z musztardą? Nie, bez musztardy. Afryka musztardy. Nie, dziękuję, nie używam. Nie używam, dziękuję. Panie pozwolą, pani... Żarska, bardzo miło. Również. Nie przyszła potwierdzić, że wszystko co powie... Tak, to stuprocentowa prawda. Panią proszę nie gniewać, nie? A przede wszystkim na tego pana, który po strasznie wygrzęty. To mi wystarczy. Nie tylko ja pokazałem się numerem. Do widzenia. Nie byłabym zazdrosna, gdyby panią uznała, bo pani nie jest w jego guście. To by smukłe kobiety. A właśnie to by smukło? Myślę. No to widocznie pani bardzo rzadko przeglądasz. Błaga. Zaklina. Nie potrzebuję, że tam taki. Niekoniecznie wszystkie środki są dozwolone. Szczerze! A więc...
grzebacza. Nie. W takim razie nie odejdę. Będę tu stał choćby do rana. Ale bez mnie. Właśnie z panią, nie odstąpię. To już raczej wolę panu przebaczyć. Raczej. Tak, pani. W towarzystwie. Babciu, papeńku, jak ci się podoba imię Stefan? Stefan? Ładne imię, ładne, owszem, owszem. Miałem przyjaciela przed na włoskim froncie. Nazywał się Stefan. Oh, to nie ten, to nie ten. Proszę puścić. To ciekawe, to musi być dopiero kobieta. Krew i ogień. Ogień padło. O aktorce. Cudo. Trzała. Za nią szaleje. Pyszna kobieta. W połowie przedstawienia uciekła prawie do Lwowa. Musimy ją odnaleźć. Lidziaczka. Pan ją zna? No już. Dobrze. Dobrze? Nawet bardzo dobrze. Musi pan mi jej przedstawić. Panie, musimy ją odnaleźć. Panie prezesie, ja bardzo chętnie, ale widzi pan... Nie ma żadnego a. Odnaleźć i pan. Panie. Człowiek starzeje się, kiedy przestaje robić głupstwa, a ja dopiero zaczynam. Zawsze marzyłem o romansie z kobietą, która jest chyba tak plątana w jakiś romans. Skandal. No więc co? Dzwoniłem do wszystkich. Tak, no i? Czego pan tak gębę rozdzielił? Pan dyrektor tutaj ma... Co tu ma? No więc co w tych hotelach? Nigdzie jej nie ma. Telefonowałem to znaleźć. Baron jest niemożliwy. No, niemożliwy. Ten razie, że nic innym nie myśli i nie gada tylko o tobie. Ja, rozumiesz? Ja mam mu pomóc, żeby ciebie poznał. Gdyby on się dowiedział, kim ty jesteś dla mnie, a ja dla ciebie... Ojcem i córką, no to chyba zrozumie. A, moje dziecko, ja wątpię, że on w ogóle cośkolwiek potrafi rozumieć. On dostał bzika na twoim płycie. Skończy się na tym, że interes diabli wezmą, a ja się skompromituję. Spokój się, papo. Prezes Karp podpisał umowę, jaką tylko zechce. Odlatujemy do Warszawy. Do teatru. Dziecko, ja nie mogę zrywać pertraktacji tak, jak ty przedstawiasz. Pełna racja, to też dalsze... Szanowny panu dyrektorowi, szczęśliwej podróży. Pani pozwól. Jeszcze chwileczkę. Dziękuję. Proszę napić to zaś do sprawsku z jakąś romantycznie, i panu prezes na Baron Karp. Taki jest K-A-C-Z. W porządku? Proszę osobności serdecznie ode mnie zrobił. Do widzenia. Anafiony, że nasza stach szybko go opuściła. Przecież panie redaktorze, ja jej nawet miałem. Pan prezes dyskretnie. No ale jeżeli sama gwiazda, to pan... Przyznam.
przyznaję. Panie redaktorze, proszę pana o bezwzględną. Proszę. Panie Stefanie, panie Stefanie, wyjeżdżam. Nie mam w tej chwili zamówić dwa miejsca w wagonie sypialni. Spiesz się pan, pociąg odchodzi za dwie godziny. Czy wolno spytać dokąd? 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 Sekretarz powinien wiedzieć, dokąd jego szef jedzie. Do Warszawy. A pertraktacje? Ach, nie zając, nie uciekną. A zresztą, niech pan poprosi dyrektora Żarskiego w moim imieniu, że proszę go, ażeby był moim gościem w Warszawie. Żarski szef. Żarska. Panie Stefanie, co się panu stało? Nic, słucham pana prezesa. Panowie przekonali się, że potrafię krzyczeć, to nie gorzej od panów. Nawet lepiej. Ale ja tego nie daruję. Ja wyciągnę. Tylko bez sekwencji. Szkoda nerwów. Spokojnie, ale to zupełnie spokojnie powiedzieć, że ta cała moja wycieczka palona spiona i zapomniana. A jutro zaczynam występy w teatrze. To jest wymówka. No. Dobrze. Jutro pani gra. Ale dziś o 4:30 proszę na próbę. Zaangażowałem do pani numeru tancerkę i chcę, żeby ją poszła. Dobrze, przyjadę. Żegnam kochanego dyrektorka. Do widzenia. Do widzenia. Żegnam. Posłanie czeka na odpowiedź. Usunął haczyk. Przygotowałem dla pana dzisiaj wielką niespodziankę. Dla mnie? Kulacyjka z pańską dobrą znajomą. Z moją znajomą? Jaką? Lidią. No i co na to? Nie krycie, że my się kochamy już od kilku. Ona szaleje za mną. Zresztą zobaczy pan sam to dzisiaj wieczorem. A wie pan, że to istotnie. Dla mnie jest bardzo miła niespodzianka, bo dawno już jej nie widziałem. A od jak dawna wie pan ją już zna? A od jak właśnie? Pan ją? Proszę pana, ja ją pamiętam takim małym dzieckiem. Wyrosła. Zresztą zobaczy pan sam dzisiaj wieczór. No więc, dziś wieczór kończynie tak, punktualnie o godzinie 9. Bardzo się cieszę. Ma pan trochę czasu? Mam. Pani pojęcia, jak wyjechała pani z Lwowa tak nagle, przykro. Nie było przykro. Czy pan może zna mego Oczywiście. Właściwie jesteśmy szefem z prezesem Karczem dla Lili Jagielskiej, aktorki. Lili Jagielskiej? Tak, tak samo. Dobro, spróbuj. Ra. Runa. No dobrze. Dobrze, teraz.
teraz następny krok. Proszę bardzo. Raz, dwa. Co się stało? Przepraszam, pani Lulu. Ja pani pokażę, jak to się tańczy. Panie Leonie, pan będzie łaskaw od tego widza. Tam, pam, 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 pam. Raz, dwa, trzy, cztery. O, nóżki same w panie Piętek. Teraz rozumiem, o co panu chodzi, panie sekretarzu. Maestro, proszę. Raz, dwa. Ale to na pewno będzie szlagier. Ta para, jak ona zbudowana. Żelazo, beton. Jeżeli tak zatańczy jak ja, murowane chłodzenie. Odpukaj pan, żeby nie zapeszyć. Dzień dobry. Czy się zaczęła już próba? Zaczęła się próba. Pani Relska. Pani pozwoli, mój najnowszy nabytek Lulu Bilska. Jeśli mnie pamięć nie myli, to my się już znamy. No i jak się pani podoba? Owszem, wcale. Zupełnie niezła. Wysmukła. Tęcowa się niektórym mężczyznom. Prawda, mnie się też bardzo podoba. Taki typ. Owszem, nam się podoba. Powinna się pani bardzo z tego cieszyć. Nasz dyrektor jest wielkim znawcą. Więc pani chciałaby tu występować, tak? Tylko tańczyć. Nic więcej, tylko tańczyć. Ale tylko jako wstawka do numeru. Pan pamięta, dyrektorze, że ja sobie zastrzeglam w kontrakcie, że ja decyduję o każdej wstawce. No, oczywiście, bo poprosiłem. Będzie mi bardzo miło z panią wstąpić. Życzę pani powodzenia. To ładnie. To ładnie z pani strony. A ja myślałam, że z pani to gagatek. Do widzenia. Do widzenia pani. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jaka miłość. Czy mogę służyć państwu przekąską? Polecam zapytego łososia i świeży kawior. Nie, nie. Noszę kawior. Aha, kawior na zakąsk. Ona uwielbia kawior. Bez kawioru nie ma do nich dostępu. Jak panią dobrze zna. No, jak się panu podoba? Bardzo. Chciałoby się siedzieć, patrzeć i nic nie mówić. Nie, nie, no na to nie pozwolę. Przecież miał mi pan coś ważnego powiedzieć. Czy wolno panią o coś szczerze zapytać? Proszę, ale dlaczego tak poważnie? Czy pani jest szczęśliwa? Miałoby być inaczej. Jestem młoda, nie mam żadnych trosk, zmartwień, jestem kochana i zakochana. Zakochana? Nigdy bym nie uwierzył, że młoda i piękna kobieta może kochać. Czy państwo pozwolą na lat? Nie, dziękuję. Czy pani bardzo kocha pana Żarskiego? Bardzo. Tylko jego? Nikogo więcej? Za nasze spotkanie.
Właściwie zachowywać. Jestem wesoły, zadowolony, świetnie się czuję. Jak mam pani inaczej okazać dobry humor? Być dla mnie dobry, miły, coś przyjemnego mi powiedzieć. Ja powiedziałem coś nieprzyjemnego. Nie, ale i nic miłego. Tęsknię za jakimś ciepłym, dobrym słowem. Pan powinien się mną interesować, opiekować. Bardzo mi przykro, ale ja nie daję się na niańkę. Przeciwnie, to byłaby bardzo dobra niania. Myli się pan. Tak. Tak. Bardzo się cieszę, panie prezesie, żeśmy się załatwili naszą sprawę i mam nadzieję, że na dzisiejszy wieczór nie odmówi mi pan swojej towarzystwa. Będzie mi bardzo miło. Tym bardziej, że dzisiaj to ja przygotowałem niespodziankę. Ko, jak ja w idiota piotę taką samą. Z tą różnicą, że dzisiaj panna Lidia Rysk z pewnością przyjdzie. I pan... Więc spotkamy. Czy wolno zapytać, jakie miewa szanowna małżonka? Moja żona? Ale doskonale. Dziękuję panu bardzo. Świetnie. Czuję. Bardzo dziękuję. Doskonale, cieszę. Bardzo się cieszę. Do widzenia. Kiedy byłaś kiedy zakochana? Ciągle jestem, proszę pani. I ciągle w czymś innym. Nie, to nie jest to. To nie jest miłość. No, pamiętaj, żebyś o 9 zadzwoniła do cukiera. Dobrze, proszę pani. Och, tylko bez tremy, śmiało i odważnie. Wszystko będzie w porządeczku. Pokaż, jak wyglądasz. No, doskonale, świetnie. Ja lecę na scenę, a po numerze przebierzesz się, pójdziemy razem na kolację. Dobrze? Tylko śmiało i odważnie, bez tremy, bez tremy. Halo? Halo? Restauracja w Kupie? Proszę pana, tam siedzi pan Guzecki. Proszę mu powiedzieć, że pani Żarska bardzo przepraszam, ale przyjdzie o godzinie 11. Tak, tak proszę pana, Guzecki. Gdzie? Gdzie na początku, jak Greta G... Thank you.
jakoś dotąd jej nie widać. Powinna to już być. Małgosiu, pani futro, bo ja się bardzo spieszę. Basiu, prędko daj futro, bo ja bardzo spieszę. Już, o, przepraszam. O, pan sekretarz, odwiezie mnie pan do Fukiera. Wie pan, gdzie jest Fukier? Fukier, wiem, ale dyrektor będzie mnie potrzebował. Kasę trzeba obliczyć. Odwiezie mnie pani teraz, wróci o prędzej, proszę. Nie tak namiętnie, rękę mi pani wyrwę. Żal mi pana, o ile ja ją znam, to na pewno nie przyjdzie. O ile ja ją znam, to z pewnością przyjdzie. Marzycielu, marzycielu. Co mi pani jakieś bzdury opowiada? Proszę dokładnie powiedzieć, gdzie jest pani Bibska. Pojechała do Fukiera. Tak więc po to przyjechał pan do Warszawy. To nie moja wina, ja o niczym nie wiedziałem. Nic panu nie wierzę. Musi pani wierzyć. Stefan? Lulu, Michał mi na imię. Dyrektorowi Michał na imię. Dokąd oni pojechali? Do kontynentalu, proszę. Prędko do kontynentalu. Nie ma taksów. Ja go nauczę, bo pamiętam je na całe życie. Może lepiej odłożyć to do jutra. Nie, dziś, zaraz. I ty musisz wiedzieć, co to się stanie. Tak, ale spokojnie, spokojnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona jest w Warszawie. Kłamstwo. Ja mówię prawdę. Ja nigdy nie kłamię. Przysięgam. Jeśli pani uwierzy. Ona mnie w ogóle nie obchodzi. Mnie nikt więcej nie obchodzi, tylko pani. Nikt więcej, tylko pani. Pan zapomina, że mówi pan do zamężnej kobiety. Mnie to nic a nic nie obchodzi. Ja panią kocham. Kocham, żeby pani miała nawet 100 mężów. Przypuszczam, że będzie pan miał odwagę powtórzyć to memu mężowi. A będę miał. Powtórzę. Ile? 2,20. Dziękuję. Thank you.
Bardzo szczęśliwa. Ja też. Będę mówił krótko i węzłowato. Chodzi o pańską żonę. Przyznaję, że sytuacja, w której pana stawiam, będzie dosyć ciężka, ale nie mogę się z tym liczyć. Szkoda. Chwila obecna nie nadaje się do żartu. Proszę mną rozporządzać. Jutro o świcie jestem do pańskiej dyspozycji. Ale może by pan zechciał jasno wytłumaczyć, o co właściwie chodzi? Nie chciałem poruszać tej przykrej dla pana sprawy, no ale skoro pan sobie sam tego życzy, proszę. Pan musi odejść. Proszę. Dokąd? Niech pan nie żartuje. Pan jej musi zwrócić wolność, bo ja ją kocham. Bo ja bez niej żyć nie mogę. I nie będę się liczył z nikim, kto stanie na drodze naszego szczęścia. Skoro pan tak koniecznie musi, to niech ją pan sobie weźmie. Wprawdzie mógłby pan w trochę przyjemniejszej formie poprosić o rękę mojej córki. Pańskiej córki jest... Pańska żona jest moją córką. Moją córką, najprawdziwszą córką. Tak, 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 kochany Stefan. Od pierwszej chwili pan mi się podoba, a teraz jeszcze bardziej pan mi się podoba. Ty nareszcie. Chciałam ci tylko powiedzieć, że nie znam cię więcej. Nie istniejesz dla mnie. Kończyłam z panem raz na zawsze. Tylko to chciałam powiedzieć. Chodź, najdroższy. Panie Stefanie, szukałem pana po całym lokalu. Panie Stefanie, pan jest moim serdecznym przyjacielem. Mam do pana jedną prośbę. Musi mi pan wyświadczyć jedną wielką przysługę. Nie zapomnę nigdy. Niech mnie pan tak jakoś zgrabnie uwolni od tego starego żarciego. Muszę pozostać z tą kobietką sam na sam. Proszę pana prezesa o przyzwoicie wyrażenie o mojej narzeczonej. Kto jest pańską narzeczoną? Ta dama? Tak. Panie, chyba panu się lubi. Pan jej zupełnie nie zna. Tak pan sądzi? Pewnie dlatego, że jest żoną pana Żarskiego. Otóż proszę przyjąć do wiadomości, że to wcale nie jest jego żona, a córka i moja narzeczona. Pan się zaręczył z Lidią Relką? Z jaką Lidią Relską? No przed chwilą pan powiedział, z tą kobietką. Ale to jest przecież... To jest właśnie Lidia Relska. Jak to? Proszę mi natychmiast odpowiedzieć, czy pani... Z panem zatańczyć naturalnie. Więc pani nie jest żoną. Udawała pani żonę własnego ojca. W dodatku jest pani jeszcze Lidią Relską, autorką. Dlaczego? Dlaczegoś to wszystko zrobiło? Dlaczego? Dlatego... Żebyś kochał tylko mnie. Tylko mnie, tylko mnie. Żebyś nie mógł, ja bez ciebie, Boże nie. Żebyś w sercu swoim czuł.